Dobry wieczór, moi drodzy. Witam na kanale, którego nikt nie ogląda w późny czwartkowy wieczór. Komentarz obecny jest komentarzem na prośbę bądź na życzenie, jak kto woli. Sprawa jest świeża, dość medialna. Można o niej przeczytać na różnych mainstreamowych portalach internetowych. Można też było obejrzeć reportaż emitowany przez Uwagę 1 lipca bieżącego roku. Sprawa generalnie jest z bieżącego roku. Dotyczy, no niestety, tragedii ludzkiej, jednej z wielu tragedii. Dotyczy bowiem śmierci 34-letniej Moniki Róży Sidorowicz. Kobieta, pod którą było całe życie, która ciężko pracowała na swoją pozycję w branży beauty, można tak powiedzieć. Kariera się rozwijała, kobieta była cenioną wizażystką, miała też swoje konto na social mediach, które obserwowało parę dziesiąt tysięcy osób. Pochodziła z Konina. Pech chciał, że pół roku przed swoją śmiercią zakończyła związek, toksyczny związek, dodajmy. I bliscy Moniki są przekonani, że przeszłość ją dopadła, mówiąc krótko. W ogóle ta sprawa dość mocno przypomina mi sprawę Karoliny Kaczorowskiej. Jest tam wiele podobieństw. Co nie znaczy, że te sprawy się ze sobą łączą. Absolutnie myślę, że się ze sobą nie łączą. No ale pewne rzeczy są takie podobne. Łącznie z samą Moniką Sidorowicz, która też jest młodą, piękną blondynką u szczytu kariery zawodowej. Również związana była z nieodpowiednim człowiekiem i to, co przelało parę goryczy u Moniki, były wydarzenia z Karpacza, do którego pojechała na wypoczynek ze swoim partnerem. Ciało Moniki znaleziono 14 czerwca bieżącego roku w jej własnym mieszkaniu. Odkrycia dokonała rodzina kobiety, jej mama i jej brat. Ponieważ z dziewczyną nie było żadnego kontaktu, postanowili pojechać do niej do mieszkania. Okazało się, że mieszkanie nie jest zamknięte na klucz. Ponieważ nikt nie otwierał drzwi, więc weszli do środka. Nawoływali Monikę. Sprawdzali kolejne pomieszczenia w tym mieszkaniu, aż finalnie zostało im tylko jedno pomieszczenie, kuchnia. I do tej kuchni mama się bała wejść, więc wszedł tylko brat i tam niestety znalazł ciało swojej siostry. Wezwano policję i policja, kiedy przyjechała, no to wszyscy oczekiwali zapewne ciągu dalszego przyjazdów. Mam tutaj na myśli, nie wiem, biegłego, może patologa, może techników kryminalistycznych, może prokuratora. No niestety nikogo nie wezwano. Natomiast policja sama sformułowała przyczynę śmierci. Otóż uznała, że kobieta nagnęła się na swoje życie poprzez powieszenie. Oczywiście faktycznie było to powieszenie, ale brata Moniki zastanowiło ułożenie ciała. Otóż Monika stała oparta o ścianę, stała. I Wojciechowi coś w tym obrazku nie pasowało, no niemniej cóż z tego, skoro policja uważała inaczej. Kiedy wiadomość obiegła social media, internauci zaczęli snuć różne hipotezy, różne teorie. Rodzina poprosiła w oświadczeniu na Facebooku o uszanowanie żałoby i o
czekanie na wyniki sekcji zwłok. Czyli dowiadujemy się ni mniej, ni więcej, że taka sekcja się odbyła. Natomiast nie powiem Wam, jakie są wyniki tej sekcji, ponieważ ich nie opublikowano, a przynajmniej na razie. Rodzina jest przekonana, że kobieta nie odebrała sobie życia. Po pierwsze dlatego, że była zdeterminowana do tego, aby walczyć o sprawiedliwość. Natomiast druga sprawa była taka, że umawiała wizyty do siebie. Umawiała klientki. I gdyby nosiła się z takimi zamiarami, to przypuszczalnie nie robiłaby tego, ale robiła to. I jeszcze robiła to tego dnia. Dlatego też rodzina kieruje zarzuty pod adresem jej byłego partnera. A cóż my o nim wiemy? Niektóre źródła podają, że mężczyzna to Szymon K. Taki mężczyzna, który bije się w klatkach na sportach walki, ale generalnie jego działalność jest bardziej kryminogenna. Jego kartoteka policyjna jest bardzo obszerna. Ba, mało tego. Mężczyzna w zasadzie powinien przebywać obecnie w więzieniu, ale nie przebywa. Nie przebywa, ponieważ po tym, kiedy sąd skazał go prawomocnym wyrokiem na więzienie za handel substancjami odurzającymi i czerpanie z tego tytułu korzyści majątkowej, mężczyzna napisał prośbę o to, aby odłożyć w czasie wykonanie tej kary, tam ze względu na stan zdrowia czy tam cokolwiek. No i z tego, co się można dowiedzieć z mediów, po prostu ten prośba, którą on napisał, nadal czeka na rozpatrzenie. Co za tym idzie? Mężczyzna jest na wolności. Podobno toczą się przeciwko niemu też inne postępowania. A to za wymuszenia haraczy, groźby karalne, zastraszania, no, tego typu rzeczy. Prawda? No, przypuszczam, że Monika była świadoma, czym zajmuje się jej partner, no niemniej związała się z nim, ale czarę przelał właśnie, tak jak wspominałam wcześniej, wyjazd do Karpaczy. Para pojechała odpocząć do Karpacza. Podczas tego pobytu mężczyzna, który jeszcze był uprzejmy relacjonować na social mediach, ale też i tu na platformie, na której się obecnie znajdujemy, na przykład zażywanie przez siebie substancji odurzających. Kiedy Monika się zorientowała, no to delikatnie rzecz biorąc, nie była zadowolona i zwróciła mężczyźnie uwagę. Na to wpadł on w szał i doszło do przemocy fizycznej. Kobieta została poszarpana, wśnięta na ścianę, następnie okradziona, ponieważ mężczyzna zabrał wszystkie jej oszczędności, kluczyki do jej samochodu i tym samochodem odjechał i pozostawił ją samą w Karpaczu. Monika zadzwoniła do swojej mamy, zapłakana. Powiedziała, że się boi swojego partnera, że no, stało się, co się stało. No i zapadła decyzja, żeby zgłosić całą rzecz na policję. Tak też Monika zrobiła. No niestety wizyta na policji mocno ją rozczarowała, gdyż policja nie przywiązała do tego jakoś szczególnej wagi. Monika zrobiła też obdukcję. No ale kiedy Szymon dowiedział się, że kobieta była na policji, no to zagroził jej, że jeżeli nie wycofa tego, to stanie jej się krzywda. W domyśle jeszcze większa krzywda niż stała jej się w Karpaczu. Następnie, chwilę po tym, auto mamy Moniki stanęło w płomieniach i się spaliło doszczętnie. Kobieta jest przekonana, że na pewno to jest sprawka Szymona właśnie. Tym bardziej, że mężczyzna miał już tego typu rzeczy robić wcześniej.
I kobieta uznała, że jest to ewidentne ostrzeżenie. No, jakie konsekwencje mogą być, jeżeli Monika nie wycofa tego zawiadomienia? Ale Monika nie myślała je wycofać. Mało tego. Postanowiła, że będzie niejako w odcinkach publikowała filmiki, w których obnaży swój związek z mężczyzną. Powiedziała o tym swojej mamie, ale jej mama odradzała jej, żeby tego nie robiła. Bo jest to człowiek niebezpieczny, nieobliczalny, że bała się o jej bezpieczeństwo. Niemniej Monika na pewno opublikowała jeden filmik, w którym wiedziała, że policja jej na pewno nie pomoże, że w zasadzie policja kryje Szymona, że ona się nie ugnie i będzie walczyła o sprawiedliwość. Jeżeli chodzi o krycie Szymona przez policję, to faktycznie mama Moniki również o tym wspomina. Twierdzi, że kryje go policja w Turku konkretnie, że mężczyzna ma posiadać status małego świadka koronnego. Nie wiem, czy to prawda, ale jeżeli tak jest, to warto byłoby się zastanowić może nad tym, na jakich zasadach przydziela się tego typu status. Ja rozumiem, że policja czy prokuratura często z tego korzysta, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakichś gangsterów, którzy po prostu są jakby niżej w hierarchii niż grube ryby, nazwijmy to tak kolokwialnie. No i chodzi o to, żeby na te grube ryby nagadać, donieść, krótko mówiąc. I tutaj rzekomo Szymon też ma być tą taką płotką, która ma sypać swoich przełożonych. Dobrze, w porządku, ale to nie może też działać w taki sposób jak immunitet, to znaczy, że ktoś staje się nietykalny i może robić sobie co chce, a w tym wypadku no tak wygląda, prawda? Że mężczyzna robi co chce. Obecnie podobno, bo są dwie ploteczki, z których jedna mówi, że mężczyzna ukrywa się w Polsce, druga, że ukrywa się za granicą. Jeżeli ta druga jest prawdziwa, no to jest bardzo ciekawe, ponieważ mężczyzna, ponieważ jego prośba czeka na rozpatrzenie, ma zakaz opuszczania kraju między innymi. No więc jak on może przebywać za granicą? No jeżeli faktycznie przebywa, no to być może korzysta ze statusu małego świadka koronnego. No i to też jest nie okej. Podobno jest też związany z jakąś kolejną partnerką, ale kobieta nie chciała z nikim rozmawiać, ani z dziennikarzami, ani z nikim, więc nic wam też o tym nie powiem. No i teraz tak. Reasumując. W tej sprawie wszystko wydaje się takie oczywiste. Wydaje się, że na pewno jest sprawca, on jest oczywisty i tak dalej. Też w reportażu Uwagi wypowiadała się jakaś sąsiadka, która twierdziła, że tego dnia, w którym kobieta zginęła, jakiś mężczyzna nawoływał ją na klatce, potem został najprawdopodobniej wpuszczony do mieszkania, tam była straszna awantura, jakaś kłótnia. Czyli jakby to świadectwo tej sąsiadki sugeruje, że no jednak ktoś, jakaś osoba trzecia odpowiada za tą śmierć. Natomiast sąsiadka nie widziała tej osoby, tylko słyszała, więc trudno tu powiedzieć, czy to był Szymon, czy to był w ogóle ktokolwiek inny. No, oczywiście nie ferujemy tutaj wyroku, to jest tylko omawianie tego, co podają media, co mówią sami bliscy, sami zainteresowani, ale faktycznie biorąc pod uwagę cały kontekst i całą chronologię wydarzeń, no jakby wydaje się być kompletnie oczywiste, że jej były partner się jej pozbył. Ale oczywiście pewności takiej też mieć nie można, mimo że wiele na to wskazuje. Nawet mama Moniki dała taki naprawdę ułamek procenta, że kobieta być może nie wytrzymała już tego wszystkiego psychicznie.
Też istnieje taka możliwość. Aczkolwiek dla mnie wydaje się to o tyle dziwne, że kobieta naprawdę wydawała się być mocno zdeterminowana, no i jakby nadal zawodowo kontynuowała swoją działalność, umawiała kolejne klientki. No nic nie wskazywało na to, żeby nosiła się z takimi zamiarami, prawda? No ale być może mogła zadziałać pod wpływem impulsu, tego też nie można wykluczyć. No, ja osobiście jednak wydaje mi się, że to nie było odebranie sobie życia. Myślę, że jednak ktoś kobiecie pomógł opuścić ten świat. No i z mojej strony, jak zawsze, jest oczekiwanie i jest ta nadzieja, że sprawca zostanie ukarany i że sprawa przede wszystkim zostanie wyjaśniona. A przykre jest to wszystko, bo kolejna młoda kobieta straciła swoje życie i być może nigdy się nie dowiemy, dlaczego i co się stało faktycznie. I będziemy oczekiwać przełomów, prawda? Bo niestety w wielu sprawach cały czas oczekujemy przełomów, które zresztą się nam obwieszcza, a w sumie nic z tego nie wynika. I taka ciekawostka, abstrahując od tego tematu, dzisiaj przeczytałam, że pojawił się przełom w sprawie Magdaleny Żuk. Tym przełomem mają być jacyś nowi świadkowie. Oczywiście po sprawie Iwony Wieczorek słowo przełom brzmi dla mnie już dość karykaturalnie, ale no mam nadzieję, że w tej sprawie przynajmniej będzie inaczej, chociaż nadzieje są nikłe. Cóż, z mojej strony to wszystko. Taki to był komentarz. Jeżeli macie wy jakieś pomysły a propos śmierci Moniki Sidorowicz, to zapraszam do komentowania. Tymczasem ja życzę wam jutro szybkiego piątku i potem odpoczynku. No i co? Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się bezpiecznie. Pa, pa.